Kenneth Branagh w filmie Shackleton. Część druga. W pozostałych rolach. Leż spokojnie. Nie ruszaj bandaży. Przepraszam. Obudziłem się i nic nie widziałem. Jeszcze jest ciemno. Która godzina? Po trzeciej. Na wschodzie powinno się już przejaśniać. Czuję zapach. Jakbym szedł przez sad. Jak się nazywasz? Eleanor. Ładnie. A na nazwisko? Shackleton. Jak ten odkrywca. Tak samo. Chętnie przeszedłbym się po śniegu. Musi tam być spokojnie. Nie ma artylerii. Nie ma też słońca, prawda? Tak. Ciemność przez cały dzień. Tak jak tutaj. Jest tam kto? Pułkowniku. Jesteś tam? Co robisz w tych ciemnościach? Próbuję spać. W składziku? Co to ma być? Jaskinia Aladyna? Słyszysz? Lód się rusza. Czuję się jak mrówka na plecach słonia. Sądzisz, że niedługo się stąd wyniesiemy? W ten czy inny sposób, tak. Skąd wziąłeś to wszystko? Zbieram rzeczy, które inni wyrzucają. Mogą się jeszcze przydać. Pogięte gwoździe? Czyszczę nimi puszki. Rozumiem. Jesteś szalony jak kapelusznik. Nie sądzę. Działam racjonalnie. Gotowe. Uwaga. Teraz. Wszyscy w biurze znają moje prawdziwe nazwisko. Kiedy w gazetach są wieści z Antarktydy, czekają na moją reakcję. Jestem w pewnym sensie sławny. Co z twoją szkołą? Jest jeszcze w naszym kraju miejsce na sztukę? Skończyłam szkołę. W końcu jesteś aktorką. Nie drwij ze mnie. Mam pracę. Zostałaś kolejarzem? Nie. Odpowiedziałam na anons. Mam angaż w teatrze Empire, w Penge. W Penge? Oszalałaś? Od czegoś muszę zacząć. Muszę działać zamiast mówić. Twój brat mnie tego nauczył. Sądziłem, że w Penge pokazują tylko niedźwiedzie i tańce erotyczne. Dają tam także sztuki? Tak. 15-minutowe. To jednoaktówki. To nie teatr, tylko operetka. Będziesz miała swój numer.
Dzielny statek Hesperus żeglował przez wzburzone morze. Kapitan wziął ze sobą córeczkę, bo bał się, że znudzić się może. Jej policzki jaśniały jak dzień o świtaniu, a jej łono było białe jak kwiaty głogu, co otwierają się w maju. Odgłosy zabawy Anglików są jedyne w swoim rodzaju. Co to? Rum. Zwykle nie piję. Mama tego nie pochwala. Ale dziś mamy zimowe przesilenie. Moi drodzy, jako wasz pastor, wielebny w Górę Serdzki, witam was na święcie przesilenia zimowego. Szczególnie serdecznie witam prezesa zarządu naszej parafii, pana Shackletona. Może nawet nie wie, że tu jestem. Pisałem z Buenos Aires, ale jest wojna. I nie wiem, czy list do niej dotrze. Może lepiej niech myśli, że zabawiasz się gdzieś z dziewczętami. To by się jej nie spodobało. Mam nadzieję, że dostała list. A niech mnie. Chodźcie, musicie coś zobaczyć. Panowie, nazywam się Lola. Pochodzę z Hiszpanii, gdzie słońce świeci. Chodź do mnie, kochana. Idzie tu. Poprosimy o bis. Jeśli nalegasz, bosmanie. Jeśli słońce nie powróci wkrótce, będziemy w kłopotach. Tak. Pani Shackleton, gdyby przeprawa była niemożliwa, mąż zawróciłby przed zimą. Najwyraźniej postanowił, że nie porzuci statku. Dowiemy się czegoś dopiero, kiedy stopnieje lód. Nie mam prawa do smutku. Wieści z Francji są straszne. Ludzie pragną wiadomości, które przypomną im, o co walczą. Dlatego zamierzam drukować spekulacje ekspertów na temat wyprawy pani męża. To utrzyma zainteresowanie czytelników do czasu, aż otrzymamy prawdziwe wieści. Rozumiem. Mąż nie chciałby, żeby o nim zapomniano. Zaczyna pękać. Temperatura podnosi się od rana. Zapakujmy psy na pokład. Musimy być gotowi do drogi. Dokąd płyniemy? Co? Dokąd płyniemy? Naprzód czy z powrotem? Nie wiem, czy wybór będzie należał do nas. Grupa idąca od strony Morza Rossa powinna już pozostawiać zapasy. Przydałoby nam się zróżnicowanie diety, prawda? Tak. Poza tym warto się rozruszać. To prawda, chodźmy.
Zaczynamy całodobową obserwację stanu lodu. Nikt nie opuszcza statku bez zezwolenia. Zrozumiano? Chippy, musisz zbudować sterówkę. Na otwartym morzu będzie dosyć zimno. Tak jest. Pułkowniku, prowiant załadować na sanie. Powiedział pan, na sanie? Tak. Statek może zostać uszkodzony lub zniszczony. Wtedy będziemy wracać piechotą. Jednak bez obaw, pogoda jest po naszej stronie, a lato w drodze. Sądzę, że odpłyniemy stąd statkiem. Do pracy. Dziękuję. Słońce nie zachodząc krąży po niebie dzień po dniu. Nasza flaga została wbita i pozostanie jako świadectwo. Wróć do kawałka o tropicielu. Chcę posłuchać dalej. Co was tak śmieszy? Peary opowiada, jak zdobył biegun północny. No i? Szef nie wierzy, że to zrobił. Pośród lodowych pól pokrywających powierzchnię oceanu, słońce nie zachodząc krąży po niebie dzień po dniu. Nasza flaga została wbita i pozostanie jako świadectwo. Co się dzieje? Lód się przesuwa. Statek to wytrzyma? Nie, jest źle zbudowany. Napierający lód powinien wypchnąć go do góry. Nie podnosi się. Jesteśmy w kleszcza. Rano lód znów się ruszy i wrócimy do normy. A co uważasz za normę? Gdzie kapitan? Zszedł na dół. Lewa burta jest uszkodzona. Pompy działają? Ręczne pompy zamarzły. Robimy co możemy, ale dziura jest poniżej linii wodnej. Wiesz co robić? Trzeba zalepić ją od środka. Koferdam? Tak jest. Zrób to. Połóżmy krzyżaki bokiem. I gotowe. Gotów? Oczywiście. Nieś ostrożnie. Zawsze chciałem pracować w cyrku. Jak sobie radzą z pompami? Robimy 3-godzinne zmiany. Z odpoczynkiem co kwadrans. Wezmę zmianę po kolacji. Gdzie jest książę? Zakłada koferdam z Chippiem. Kolację podano. Robiłeś to już kiedyś? Tylko raz. Wytrzyma. Jeśli lód w to nie uderzy, ręczę tylko za wodoodporność. Nie poradzimy sobie. Pompy pracują od 48 godzin, a wody przybywa. Ludzie nie wytrzymają. Wiem. Chcę tylko opóźnić wyjście na lód. Nie będzie łatwo. Przynajmniej psy się ucieszą. Zacznijmy wynosić sprzęt. Później zdecydujemy, gdzie dziś śpimy. Działaj spokojnie, Frankie. Dobrze.
Rozdzieliłeś namioty? Tak. Niech pan Hurley śpi ze mną. Chcę mieć go na oku. Nasza kabina wydaje mi się teraz ciepła i solidna. Śpimy dziś tutaj? Wiem tylko, że kolacja jest na pokładzie. Kapitanie, po kolacji musimy przenieść resztę rzeczy. Tak jest. Nie zapomnijcie wziąć swoich dzienników. Ktoś nie chce suchara? Przepraszam. Nie ma za co. Jedz, póki możesz. Ilość posiłków ma zacząć spadać. Ciekawe, kiedy my zaczniemy padać. Przepraszam. Nie ma po co myć naczyń, prawda? Nigdy nie zostawiam brudnych naczyń. Muszą liśnić. Nigdy nie wiadomo, kiedy tu wrócimy. Szefie? Tak. Rozkazać opuszczenie statku? Co z ludźmi? Są gotowi. Chyba im ulżyło. Wiesz, co powiedział król, kiedy mi ją dawał? Proszę koniecznie przywieźć ją z powrotem. To jego słowa. Musimy spełnić ten rozkaz. Nie stój tak. Do dzieła. Tak jest. Opuszczamy statek. Czas się wynosić, chłopcy. Pójdę tylko po marynarkę. Nie ma czasu. Wrócisz po nią później. Są wszyscy, szefie. Chcę jeszcze podnieść banderę. Nie poddajemy się. Musimy się śpieszyć. Robi się niebezpiecznie. Chyba tym razem nam się nie upiecze. Przynajmniej będzie pan miał o czym pisać. Tak sądzisz? Może masz rację. Dziękuję wam za wysiłek. Będę mówił zwięźle. Mamy 18 śpiworów, czyli 10 z nas musi używać koców. Losujcie zapałki. Krótsze oznaczają koc. Jeden przypadł mnie. Frank przydzieli was do namiotów. Pierwszy raz mi się udało. Namiot numer jeden, szef, pan Hudson, pan James i pan Hurley. Wszystko w porządku, kapitanie? Wciąż pali się światło. To światło awaryjne. Bateria się włączyła. Jak bijące serce. Jakby mówił nam, że wciąż żyje. Nie dałem mu się oszukać. Wybrałem tę drugą zapałkę. Tak jak my wszyscy. Jak to? Rozejrzyj się. Wszyscy mamy śpiwory. Czy pani Chippy nie sika w domu? Nie, jest tylko przestraszona. Nie przeżyjemy na małych łodziach. Innym się udało. Ale nas jest 28. Po co łazić po lodzie, skoro za kilka tygodni sam się stopi? Przespał się pan? Myśli nie dawały mi spokoju, więc postanowiłem wstać. Co ze statkiem?
Obsunął się, ale jest stabilny. Moglibyśmy jeszcze coś uratować. Im dłużej tu zostaniemy, tym ciężej będzie w drodze. Do pracy. Napij się, Frank. Pobudka. Na zewnątrz jest piękny ranek. Prosimy o wystawienie butów do polerowania przed drzwi. Gorący napój. Chippy, potrzebujemy płuz do łodzi, żeby móc je ciągnąć. Zrobisz je dzisiaj? Po śniadaniu. Dam sobie z tym radę. Trzymaj ją z dala od psów, bo rozerwą ją na strzępy. Tak. Wiemy o tym, prawda, kochanie? Zapraszam, panowie. Tylko dziś. Nowe, ciepłe i suche bluzy. Ostatni krzyk mody męskiej. Dziś wyprzedaż, bo jutro zwijamy interes. Nie wstydźcie się, panowie. Zapraszam. Nie wiem, jak pociągniemy łodzie, skoro nie radzimy sobie z saniami. Nie mamy innego wyjścia. Tutaj umrzemy z głodu. Może poczekajmy, aż lód zacznie topnieć i odpłyńmy stąd. Lód dryfuje na północ. Kiedy stopnieje, możemy znaleźć na środku Atlantyku. Jakie mamy wtedy szanse na odkrytych łodziach i bez jedzenia? Straciliśmy statek i zapasy. Czas wracać do domu. Wiem, że wszyscy wolelibyście już spać na suchym lądzie. Dlatego pójdziemy najkrótszą drogą. Popatrzcie. To jest wyspa Robertsona. Zbudujemy tam bazę. Ja wraz z mniejszą grupą przejdę przez ziemię Grahama do zatoki Wilhelminy. To trasa wielorybników. Wszystkie nasze rzeczy muszą się zmieścić na saniach, dlatego każdy może zabrać tylko kilogram rzeczy osobistych, takich jak dzienniki, przybory do golenia i sztućce. Resztę rzeczy wyrzucamy. Nie przydadzą nam się. Bierzemy tylko to, co potrzebne do przeżycia. Nie zabieramy zwierząt. Przykro mi, Chippy. To Biblia, którą dostaliśmy od królowej Aleksandry. Zostawiam sobie 3 strony. Oto jedna z nich. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, śmierci się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Do dzieła, panowie.
Dobra robota, chłopcy. Trzy łodzie w pięć minut. To świetny wynik. Musimy porozmawiać, szefie. Ona nie ma szans. Psy ją zagryzą. Daj mi ją. To jest on. Sam to zrobię. Moim zadaniem jest teraz utrzymać was przy życiu. Nie mogę pozwolić sobie na sentymentalizm, bo wtedy zginiecie. Umrzecie z głodu. Zimna lub od pomieszania zmysłów. Już to widziałem i nie chcę tego znowu oglądać. Doniesiono mi, że pewne osoby zabrały rzeczy pozostawione przez innych. Nie martw się, bosmanie. Przyznaję. To ja jestem jednym z winowajców. Zabrałem dziś książkę ze śniegu. Wiersze Roberta Browninga. Przypomniałem sobie linijkę wiersza Patrz naprzód. To, co najgorsze, obróci się w najlepsze dla tego, kto ma odwagę. Zapamiętajmy ten wers. Wyspa Robertsona. 5 mil dziennie. To dla ciebie. Następny. Hudson i McElroy zrobili zwiad na krze. Ma około mili kwadratowej. Zatem możemy czuć się bezpiecznie. Nie przejdziemy 5 mil dziennie. Możemy iść wolniej i ryzykować wyczerpanie zapasów lub poczekać i wydostać się stąd łodziami. Może spróbujmy zabrać więcej zapasów na drogę ze statku, zanim zatonie. Dobry pomysł. Kapitanie? Lepiej poczekajmy tutaj. Dobrze. Powiedz ludziom, że na razie tu zostajemy. Ale wszyscy mają być gotowi do wymarszu. Frank, weź kilku ludzi i wróć na statek. Nie ryzykuj. Tak jest. Mam. Marcepan. On nas uratuje. Orzechy. Kamień spadł mi z serca. Szukaj dalej. Muszą tu być inne rzeczy. No, I haven't
Nie mam pieca, więc nie oczekujcie chleba. Jedzenie jest ciepłe i to już coś. To wystarczy. Cholerny śmieć. Teraz jeszcze odpadło dno. Jak mam gotować, skoro nie mam garnka? Charlie, dokąd idziesz? Do domu. Mam tego dosyć. Muszą być gdzieś tutaj. Co? Nasze rzeczy. Są gdzieś tutaj. Setki funtów wyrzucone do śmieci. Co za marnotrawstwo. Nic już nie znajdziesz. Lód topnieje, rzeczy toną, potem zamarza i koniec. Ktoś tu był. Pingwiny? Chyba pingwiny szukające złotych pamiątek. Miałem ten rower przez 16 lat. Nie znajdę już takiego. Chodźmy. Co ty robisz? Szukam swojego filmu. Jest tutaj, pod wodą. Pudełka są wodoszczelne, ale nie mogę dosięgnąć. Przytrzymajcie mnie za nogi. Oszalałeś? Zamarzniesz, jeśli tam skoczysz, albo utoniesz. Nie dam rady sam po nie sięgnąć. Nie wracam bez nich. Ciągnij. Jest jeszcze jedno. Statek się rusza. To zajmie chwilę. Gdzie on się podział? Nie wiem. Wyciągamy go. Ciągnij. Nie żyje. Przywróćmy mu krążenie. Idziemy na dno. Wynieśmy go. Frank, we can't carry any more weight. Nie możemy zwiększać obciążenia. Nie idę bez nich. Chodzi mi o życie 28 ludzi. Mnie też. Rok ich życia jest na tych zdjęciach. Jak możemy zostawić tę dokumentację? Bez niej jesteśmy tylko bandą pensjonarek, które zgubiły się na zimowej wycieczce. Ile masz zdjęć? 520. Weźmy jedno pudełko. To nie wystarczy. Weźmy 200. Pan je wybierze. Weźmy 100 i wybieramy razem. Zgoda? 150. Zgoda? Zgoda. Pingwiny patrzące z uczuciem w obiektyw. Mam dość pingwinów. Widok Georgii południowej. Trochę niewyraźny. Z przodu kapitan. Jakiś niepodobny. Portret. Szalony sprzedawca w dziwnym kapeluszu. Masz klisty wzrok. Zbyt przygnębiające. Zaraz. Obiecaliśmy zdjęcie jego matce. Zostaje. Kłótliwy starzec na dziobie statku. Wygląda żałośnie i staro. Nie będzie już gwiazdą Hollywoodu. Bierzemy. Ludzie muszą to zobaczyć. Kiedy to zrobiłeś? Kiedy graliśmy w piłkę na lodzie? Nigdy nie widziałem urody tego statku. Wydawał mi się przyciężki. Ja widziałem go w ten sposób.
Na początek chcę podziękować Chippiemu, McNishowi za pracę, które pomogą nam bezpiecznie dopłynąć do domu. Ochrzcimy łodzie imionami trzech ludzi, bez których nie dotarlibyśmy tak daleko. Stancamp Wills, na cześć mojej przyjaciółki, Janet Stancamp Wills, dowódcą tej łodzi będzie pan Hudson. Dudley Docker dostanie się pod komendę kapitana Worsleya. A Jamesa Caird'a poprowadzę sam. Niestety nie mamy szampana. Idzie na dno. Jakby nigdy nie istniał. Ani śladu. A przecież stał dokładnie tutaj. Z czyjego łona lód wyszedł? Kto rozmnożył szron z nieba? Jak to woda krzepnie na kamień. Powierzchnia głębiny się ścina. Dziękuję, że uratowałeś zdjęcia. Miałeś rację. Bez nich zostałyby nam tylko słowa. A one nie wystarczą. Rozpalasz ogień na dole za pomocą kilku szczapek i benzyny. Ustawiasz puszkę z tranem na górze. Ogień rozgrzewa tran, który skapuje do niego i wzmaga wydalanie ciepła. I dymu. Musimy jeszcze mieć co ugotować. Dobra robota, Frank. Hudson? Zajmij ją czymś. Nie tak. Udawaj fokę. Poszła sobie, bo machałeś rękami. Foki nie mają rąk. Nie noszą też czapek. Nie mówiłeś, że mam się do niej upodobnić. Patrz, jest druga. Tam. Cheatham. Czyje to? Vincenta. Czyje to? Bakewella. Czyje to? McNish. Czyje to? Blackborough. Czyje to? It's a trick, isn't it? Rozgryzłem cię. Co?
Chodziło o ton głosu. O czym ty gadasz? Przy małej porcji mówiłeś, czyje to, a przy dużej, czyje to? Nie bądź śmieszny. Nie obchodzi cię to. Pilnujesz zapasu. Możesz zjeść, co chcesz. Jak śmiesz tak mówić? Zamknij się, pułkowniku. Blackborough. Jutro ty wymieniasz nazwiska. Ja? Śpimy. A może to było odwrotnie? Lód robi się mniej stabilny. Musimy spróbować przybliżyć się do morza. Może damy radę przejść 2-3 mile dziennie. Nie z trzema łodziami. Nawet pracując na zmiany, przenosimy 2. Nie zmieścimy się w 2 łodziach. Jeśli nie będzie wyjścia, to będziemy musieli. Jutro zwijamy obóz. Ludzie chcieli świętować Boże Narodzenie. Przeniesiemy Boże Narodzenie na jutro. Nie chcę zostawać tu dłużej. To niebezpieczne. Jutro zrobimy sobie ucztę i zjemy wszystko, co nie wejdzie na sanie. Kadłuby zaczynają pękać. Długo nie wytrzymają. Ciekawe, co zrobi, kiedy stracimy łódź. Nie pomieścimy się wszyscy. Idź spać, staruszku. Sam je obejrzyj. Nie żartuję. Wszyscy się go boicie. Wystarczy. To samobójstwo. 28 ludzi nie wejdzie do 2 łodzi. Robimy tylko ćwierć mili na godzinę. Trzecia łódź dobiłaby nas. Powinniśmy byli poczekać, aż lód puści. A gdyby nie puścił, co wtedy? On wie, co robi. Nie wie. Tak samo jak inni. Dobry wieczór, panowie. Ciężko dziś pracowaliście. Dziękuję wam. Kapitan mówi, że pogoda ma się poprawić. Odpocznijcie. Trzymajcie się. Myślisz, że słyszał? On nie słucha. Jak się czują? Zmęczeni. Mają dość. Wszyscy czujemy się podobnie. To nie był dobry dzień. Ile przeszliśmy, Buddo? 2 mile? 1,5. Oby jutro było lepiej. Uważajcie, żeby nie spadła. Na bok. Zaklinowała się w lodzie.
Ciągnijcie. To głupota. Rozerwiemy ją. Trzymaj, damy radę. To głupota. Popatrz na kadłub. Masz być kapitanem tej łodzi, a zaraz ją zniszczysz. On ma rację. Musimy iść dalej. Obejrzymy uszkodzenia na postoju. Wracajcie na miejsca. Ruszamy. Nie. To rozkaz. Czyj? Twojego kapitana. Kapitana czego? Nie mamy już statku. Nasze umowy o pracę wygasły. Dlatego nie musimy robić głupot. Trzeba ci wiedzieć, że nie dostaniemy też zapłaty. Wracajcie na miejsca. Wszyscy. Nie dostaniemy zapłaty. Nie ma statku, nie ma pieniędzy. Każdy marynarz to wie. Ja o tym nie słyszałem. Poczytaj przepisy, admirale. Co tu się dzieje? McNish ma wątpliwości. Wracaj do pracy. Charlie rozkłada już namioty w obozie. To rozkaz. Nie ma pan prawa. Nie mów mi o prawach. Kto dał ci prawo zatrzymywać 20 ludzi na mrozie? Kto dał ci prawo ryzykować ich życie? Nie wiesz, czemu inni pracują? Bo im kazałem. Jeśli ci to nie odpowiada, rozmawiaj ze mną. Łódź się rozpadnie. Mam gdzieś łodzie. Obchodzą mnie ludzie. Ich życie. Jestem za nie odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny za siebie samego i nie muszę słuchać rozkazów sukinsyna, który zarabia na życie wbijaniem flag w ziemię. Nie mamy statku i umów. Nie musimy słuchać rozkazów. Jestem szefem tej wyprawy. Podpisaliście umowę ze mną, nie ze statkiem. A teraz róbcie, co każę. To zachowam was przy życiu. Bo jeśli staniecie się zagrożeniem dla reszty ludzi, bez wahania każę was zastrzelić. To by panu odpowiadało. Wracaj na miejsce, McNish. Ty też, Vincent. Nie macie innego wyjścia. I nie łudź się, że zawaham się tego użyć. Pomóż im z tyłu, Mac. Ruszmy tę łódź. Do bazy zostało pół mili. Jeśli weźmiemy się w garść, będziemy tam za kilka godzin. Jak niektórzy z was wiedzą, Chippy i ja dyskutowaliśmy o waszych umowach. Chciałbym wyjaśnić tę sprawę. Mam tu kopię umowy, którą wszyscy podpisaliście. Chcę przeczytać fragment, który część z was przeoczyła. Wszyscy członkowie załogi bez wyjątku mają obowiązki wymienne na pokładzie statku, na łodziach lub na lądzie. Wyznaczają je kapitan lub właściciel. To oznacza, że pozostajecie pod moją komendą, dopóki was nie zwolnię. A zrobię to w porcie macierzystym. To oznacza również, że dostaniecie zapłatę za cały czas pracy. Na statku i poza nim. Jakieś pytania? McNish? Nie. Szefie. To dobrze. Jeśli Charlie jest gotowy, zjedzmy kolację. Dziękuję. Wszystko z nim w porządku? Nie sądzę, ale nie okażę tego. Zajmę się nim.
he hope to achieve by confronting me like that? Is he mad? They're tired. It's hard. I've signed on to deliver it. Wyżerka gotowa. Powiedzieć szefowi? Dołączy później. Czy oni myślą, że robię to dla zabawy? Kończą się nam zapasy. Upada morale. Jeśli staniemy, to umrzemy. Wiem, ale niektórzy sądzą, że i tak umrzemy, więc po co się trudzić? Który z nich tak powiedział? Żaden, ale zaczynają tak myśleć. Nie umrą. Nie pozwolę im na to. Rozumiesz? Nie pozwolę sukinsynom umrzeć. Nie sądziliśmy, że wytrwałość zniknie na tak długo. Jesteśmy zobowiązani płacić ich rodzinom, ale spodziewaliśmy się powrotu statku w listopadzie. Kiedy skończą się fundusze? Za miesiąc. A Królewskie Towarzystwo Geograficzne? Wzięliśmy tylko połowę z ich 1000. Obiecaliśmy nie prosić o resztę. Na piśmie. Zmieniliśmy zdanie. Jesteśmy odpowiedzialni za ich rodzinę. Mój mąż nie pozwoliłby im cierpieć. 500 funtów to i tak za mało. Jeśli wkrótce nie będzie wieści, to oznacza, że mają kłopoty? Niestety tak. Królewskie Towarzystwo Geograficzne także powinno się tym martwić. Psy tędy nie przejdą, nie mówiąc o noszeniu łodzi. Lód szybko się topi. Wkrótce będziemy na wodzie. Może poczekajmy. Zauważył pan coś? Nie ma dzikich zwierząt. Od 3 dni. Mamy zapas mięsa na 2 następne. Nie możemy zabrać psów na łodzie. Musimy się ich pozbyć. To rozwiąże sprawę zapasów mięsa. Wracajmy. Szefie? A łódź z Stancomb Wills? Jak to? Mógłbym wziąć ludzi i wrócić po nią. Nie odeszliśmy daleko. To ostatnia szansa. Przyniesiemy więcej jedzenia. Kra robi się niebezpieczna. Znajdź sposób lub wymyśl go. Co? Mój ojciec tak mawiał. Powinniśmy spróbować. Najwyżej wrócimy z niczym. Czemu stoimy? Idzie szef. To pomysł szefa. Coś na wzmocnienie. Co to jest? Nie bądź niegrzeczny. To najlepsza herbatka, jaką piłeś. Chippy, dziękuję. Wyglądasz na przeciążonego, bosmanie. To nasza świąteczna kolacja, szefie. Mamy tego więcej. To dobrze. Uszczęśliwicie dziś swój namiot. Tak, szefie, dziękuję. Chyba im pan na to nie pozwolił. Spokojnie, pułkowniku. Ale to osobiste zapasy. A ty nic nie wziąłeś? Nie. Ponieważ pan tego zakazał. Trzeba było coś sobie wziąć. To nie fair po tym, co dla nas zrobiły. Ten drań o to nie dba.
Gdyby te stare damy, które dały mu pieniądze, wiedziały, że strzela do psów, zastrzeliłyby jego. Będzie do tego kolejka chętnych. Chodź, piesku. Niesamowite. W życiu nie jadłem nic lepszego. Który to? Nelson. Obróć go, przypala się. Nie zasłużył na to. I nie mieszaj ich. Chcę wiedzieć, którego jem. Co? Nie jedz z taką rozkoszą. Dla Chińczyków to rarytas. Właśnie. Nie patrzcie tak na mnie. To nie moja wina. Nie chodzi o ciebie. Nie czujesz? Lód się rusza. Racja. Wracamy na morze, chłopcy. Co widzisz? Trudno powiedzieć. A jak sądzisz, to chyba ląd. Powinniśmy być mniej więcej tutaj. Patrzyłeś na północny zachód. Widziałeś jedną z tych wysp. Sądzę, że to była wyspa Słoniowa. Daleko stąd? 2 dni żeglugi. Przygotujcie łodzie. Czuję się znów jak kapitan. Jak to? Ta kra jest wielkości naszego statku. Postawmy żagiel i mogę nią stąd odpłynąć. Mogę wyznaczyć ci kurs. Nie przetrwałaby tego. Rozpadnie się za dzień lub dwa. Panowie, czuwacie tam? Tak, szefie. Kra zaczyna pękać. Lód pęka. Wstawajcie, chłopcy. Człowiek w wodzie. Pomóżcie mi. Nic ci nie jest? Zgubiłem tytoń. Przykro mi, Holmes. Naprawdę. Nie zamierzam już sypiać na krach. To pewne. Jedno jest pewne. Lód mamy za sobą. Dzięki Bogu. Nie dawałem nam szans. A teraz dajesz? Mieliśmy dużo szczęścia. Podpłyń do dokera. Kapitan musi zrobić pomiary, dopóki jest słońce. O ile bliżej jesteśmy? Nie jesteśmy bliżej. Jesteśmy dalej. Niemożliwe. Po prostu to lód odpłynął od nas, a nie my od niego. Jaki mamy kurs? Północny wschód.
Wiosłujmy. Jezu, oni nie wiedzą, dokąd płyniemy. Oszczędzaj siły. Nie ma funduszy na wyprawę ratunkową, a pieniądze pozostawione przez Sir Ernesta Shackletona na wypłaty dla rodzin marynarzy są na wyczerpaniu. Jeśli wytrwałość nie powróci do portu w ciągu kilku następnych dni, należy rozpocząć przygotowania do wyprawy ratunkowej, która popłynie na morze Weddella. Jeśli nie masz siły odejść od wiosła, utrudniasz pracę innym. Daj mi wiosło, pułkowniku. Pierce, pomóż mi. Nie czuję stóp. Poruszaj nimi. Pomogę ci. Bolą go plecy. Weź moje wiosło. Wills, wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Docker, wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Tylko zabrakło nam czystej bielizny. Mam zapas w domu. Powiedzcie mojej żonie, że jestem w drodze. Masz. Ponoś je, aż odzyskasz czucie w rękach. Nic mi nie będzie. Nie bądź idiotą i zakładaj, albo wyrzucę je do morza. Dziękuję. Do wioseł. Premier otrzymał załączony list z prośbą o upoważnienie do wysłania wyprawy ratunkowej dla Sir Ernesta Shackletona. Jednak inicjatywa premiera nie wydaje się stosowna w tej sprawie. Admiralicja również nie może się tym zająć. Chciałbym zapytać, czy Królewskie Towarzystwo Geograficzne mogłoby podjąć odpowiednie kroki w Ministerstwie Finansów. Z poważaniem, Marsz. Dzień dobry. Już czas na śniadanie? Sądzę, że tak. Kawa czy herbata? Nigdy nie mogę się zdecydować. Moją żonę doprowadza to do szaleństwa. Uderz mnie. Co? Uderz. Co tam chowasz? Nic. Ukrywasz jedzenie? Całkiem stracił czucie w stopach. Są odmrożone. Przepraszam. Nic ci nie jest? Nic. Gdzie jest Docker? Nie wiem. Widzę tylko Wills. Jeśli ten idiota się zgubił, zabiję go, Worsley. Frank? Co to jest?
To ląd. Ten głupiec doprowadził nas tutaj, a sam się zgubił. Kapitanie. Czy on umarł? Nie, wciąż oddycha. Widzisz inne łodzie? Nie, musieliśmy zboczyć z kursu. Najpierw wprowadzę Wills, jest najlżejsza. Charlie, zbieraj rzeczy. Ty i Frank popłyniecie ze mną. Blackborough? Jestem. Nikt wcześniej nie postawił stopy na Wyspie Słoniowej. Jako najmłodszy w załodze zrobisz to pierwsze. Tak, jest. Dziękuję. Obudzę go. Co robisz, do cholery? Chcesz, żeby się obudził? Kapitanie, jaki kurs? Jesteśmy przy wyspie. Kurs 4 stopnie od brzegu. Chodź, Blackborough. Schodzisz pierwszy. Chodź. Pomóż mi. Wstawaj. Co z jego stopami? Chyba już ich nie ma. Odmrożony. Zanieśmy go. Pierce, w każdym razie jesteś pierwszym człowiekiem, który usiadł na Wyspie Słoniowej. Tak jest. Dziękuję. Czy nie jest pięknie? To najpiękniejsza plaża, jaką w życiu widziałem. Charlie? Masz swoją kuchnię? Tak, szefie. Przydałby się obiad. Zobaczę, co mi się uda znaleźć. Brak wiadomości od mojego męża musi być związany z pogodą. Na statku musiało już zabraknąć węgla, dlatego zapewne dryfuje z lodem lub płynie pod żaglami. Bez wątpienia statek ratowniczy powinien najpóźniej w sierpniu wyruszyć w kierunku Morza Weddella. Czy to znaczy, że ona coś wie? Paris nie dogaduje się z rządem i chce wzbudzić powszechne współczucie. Brakuje mu pieniędzy? Wyprawa ratunkowa może nie dojść do skutku. Jest wojna. Sprawy polarników nie są priorytetem dla rządu. Co z Buddą? Wciąż ma bóle i nie mogę mu pomóc. Dziękuję. Uszkodził sobie kręgosłup. To chyba ropień. I ma paskudnie odmrożone ręce. Nie założył wczoraj rękawiczek. Blackborough i Green Street czują się lepiej, ale z ich stopami jest źle. Na razie nigdzie nie pójdą. Musimy płynąć dalej. Co? Ta plaża jest niebezpieczna. Frank i ja widzieliśmy ślady wody na klifie. Kiedy pogoda się poprawi, plaża znajdzie się pod wodą. Nie możemy wejść w głąb lądu? Rozejrzałem się, sądzę, że nie. Nie bądźcie tacy ponurzy. Jesteśmy na lądzie i jesteśmy bezpieczni. Mamy jedzenie i wodę. Żyjemy. Znajdziemy inną plażę. Najgorsze już za nami.
Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. Przespałeś się? Zwiało nam namiot. A pan? Nie. Jak długo tu zostaniemy? Mam nadzieję, że niezbyt długo. Może zrobimy śniadanie. Pomogę ci. Czas wstawać, panowie. Niech pan będzie tak miły i się od nas odpieprzy. My już nie żyjemy. Przyniosłem mleko. Zgubiłem nocą rękawice. Mogę się pożegnać z dłoni. Chcę spać. Spadaj, sukinsynu. Leżysz mi na stopie. Nie leżę ci na stopie. Nawet nie wiem, gdzie jest. Tak jak i ty. Szefie, ja chętnie napiję się mleka. Uwaga, szefie, trochę od nas cuchnie. Jak się czuje Hudson? Bardzo cierpi. Ma ogromny ropień na plecach. Niewiele mogę zrobić. Obmyłem go solą. Widział pan Haseya? Sądziłem, że jest zdrów. Niedobrze z nim. Dziękuję, szefie. Pewnie trudno ci będzie przygotować łódź do żeglugi bez drewna. A kto mówi, że nie mamy drewna? Co mam z nią zrobić? Ma być niezatapialna. Czyli mam zbudować pokład? Tak. Podejrzewam, że to niemożliwe. Kto tu jest cieślą, pan czy ja? Nie spał od wielu dni. Połóżmy go w moim namiocie. Na nic się nie przyda. Chcę popłynąć z kilkoma ludźmi po pomoc. Mam nadzieję, że zgodzisz się być jednym z nich. W takim razie muszę się przyłożyć do uszczelniania łodzi. Mogę zabrać 6 ludzi. Rozumiem, że chętni są wszyscy, którzy mogą ustać. Ja nie. Nie będzie ze mnie pożytku na łodzi. Nigdzie nie będzie z ciebie pożytku. Spokój. Jesteśmy 870 mil od bazy wielorybników na Georgii Południowej. Jeśli dopisze pogoda, dotrzemy tam w 12 dni i wrócimy tu statkiem w ciągu miesiąca. Przywieziemy kilka butelek brandy, papierosy i spędzimy tu przyjemnie zimę. Oczywiście, jeśli ktoś woli wracać do domu, to także da się zrobić. Tym, którzy pozostaną, będzie trudniej. Jeśli nie wrócimy, musicie wymyślić inny plan. Poprosiłem Franka Wilda, żeby przejął dowództwo, a lekarzy McLeana i McElroya, żeby zajęli się chorymi. Wyrazili zgodę. Zabieram ze sobą kapitana, który udowodnił nam, że jest najlepszym nawigatorem na Ziemi. Chippiego McNisha, który zajmie się łodzią, oraz marynarzy McCarthy'ego i Vincenta, którzy urządzili rano wspaniały pokaz dobrych manier. Tom, chciałbym też zabrać ciebie. Tak jest. Chcę wypłynąć za 4 dni. Mamy mnóstwo pracy. Charlie Green jest w kiepskim stanie. Lekarze zalecili mu spokój, więc muszę wyznaczyć innego kucharza. Hussey, chciałbym, żebyś ty się tym zajął. Frank Harley będzie ci pomagał. Tak jest, dziękuję. Chciałbym móc wziąć także ciebie. Wybrał pan dobrą załogę. Jesteś fotografem wyprawy, dlatego powinieneś tu zostać. W pewnym sensie jesteś duszą wyprawy. Nie wiem, czy mamy duże szanse dopłynąć na tej łodzi. Jeśli umrzemy, zostanie po nas twoje świadectwo i zdjęcia. Ty jesteś naszą historią. Jeśli nie wrócę do domu, chcę być pewien, że ktoś opowie, co nam się przydarzyło. Napisałem list. Oddaję ci w nim prawa do wszystkich twoich zdjęć i filmów. W razie mojej śmierci. Dziękuję. Jest w tym haczyk. Słucham? Nie zamierzam umierać. Podejrzewam, że już ich nie zobaczymy. Zamknij się, durniu.
Tak, panie. Zostało 730 mil według moich obliczeń. Cały czas będzie tak jak teraz? To jest łatwiejsza część drogi. Pomóc ci? Podaj garnek. Niezwykłe. Piękne. Co by powiedzieli w Londynie, gdyby taka góra przypłynęła Tamizą? Powiedzieliby, skoro w Londynie jest góra lodowa, to co musi się dziać w Szkocji? To zaszczyt oglądać mistrza patelni przy pracy. Kiełbaska z musztardą. Makaron z sosem serowym. Marynowana cebula. Pasztet z sarniny. Wieprzowina z fasolą. Babeczki z dżemem i bitą śmietaną. Pudding z rodzynkami. Pieczone kartofle. Nóżki wieprzowe. Co? Pudding z marmoladą i bitą śmietaną. Pierogi. Ale jakie? A jak sądzisz? Wielkie. Gotów? Do góry. Dwunasta dwadzieścia i 32 sekundy. Wybacz, ale muszę to obejrzeć. Jest duża opuchlizna. Możesz coś z tym zrobić? Bolesne, ale póki co nie jest niebezpieczne. Delikatnie, kapitanie. Potrzebujemy tych kartek. Dziewięćdziesiąt trzy mile od wczoraj. Oby wiatr się utrzymał. Lewa stopa nie goi się właściwie. Sądzę, że w palce wdała się gangrena. Chcesz je amputować? Nie ma innego wyjścia. Nie martw się, młody człowieku. Nie martwię się. Coś się zmieniło. Czujesz to? Fale zrobiły się cięższe. Wiem, co to jest. To lód. Kiedy położę ci to na twarzy, oddychaj głęboko. Tak. Gotowy? Potrzymaj, Frank. Fale nie mogą zniszczyć pokładu.
Poproszę o bandaże. Podaj mi skażony spirytus. Dużo tego masz? Wystarczająco. Mogę trochę pożyczyć? Ty jesteś szefem. To kłamstwo. To piekielne kłamstwo. Panowie tego miejsca wiodą życie pełne cnót. Każdy ma piękny harem, a jego żonami są syreny. Możecie mi nie wierzyć i uśmiechać się pod nosem, ale przyrzekam, że to prawda. Zapytajcie o to tego drania Wilda. To kłamstwo. To piekielne kłamstwo. Premier chciał, żebym przekazał to panu osobiście. Co to jest? Komitet. Premier nie uznaje losu ekspedycji transantarktycznej za sprawę rządu. Jest nim jednak zatroskany, dlatego proponuje zawiązanie komitetu ratunkowego, w którym znaleźliby się między innymi przedstawiciele giełdy i skarbu państwa. Jest połowa maja. Jeśli statek nie wypłynie w ciągu 8 tygodni, to nie przedostanie się przez lód do przyszłego roku. A wtedy będziemy ratować trupy. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, kapitanie. Co z pogodą? Przejaśnia się. Na litość boską, trzymajcie się. Kto mówi? Hello. Przepraszam, że dzwonię. Wiem, kim jesteś. Wiem, że nie powinnam dzwonić. On byłby zły. A ja? Jak ja mam się czuć? Przepraszam. Nie powinnam. Mów, czego chcesz. Chcesz wiedzieć, czy on żyje? Tak. Chcesz wiedzieć, czy jeszcze oddycha, czy też leży w zimnym grobie, gdzie nikt go nie może dotknąć. To cię denerwuje? Nie pomyślałaś o tym. Dziwisz się, że śnię o tym, gdzie on może być. A może sądzisz, że wiem, bo już wcześniej tak siedziałam miesiącami bez wieści. Bardzo przepraszam. Nie powinnam dzwonić. Łatwiej płakać, kiedy nie patrzy na ciebie dziecko. Mam dziecko. Nazywa się Wiktor. Ma 7 lat. Przepraszam. Nie wiedziałam. Chcesz wiedzieć, czy on żyje? Tak. Żyje.
Dziękuję. Gdzie jesteśmy? Na Georgii Południowej. Ale niestety baza wielorybników jest po drugiej stronie wyspy, za górami. Jednak nie jesteś tak mocny w czytaniu kompasu. Może sprzedajmy to do gazet? Co? Przepis na albatrosa. Tylko dla koneserów. Albatros a la mod. Albatros a la Shackleton. Brzmiałoby lepiej. Albo a la Wolsey. To bardziej francuskie. Byle był świeżo złapany. Musimy zadecydować, co robimy. Trudno będzie zwodować łódź. Zgadzam się. Musimy iść lądem. Kto nie może chodzić, poczeka tutaj, aż wrócimy. Z Bosmanem jest źle. Chippy także nie da rady. Zostawimy ich z McCartym. Przygoda nurka ma dwa etapy. Pierwszy, kiedy jako żebrak szykuje się do zanurzenia. I drugi, kiedy jako książę wypływa z perłą. Wspinałeś się kiedyś? Nie. Ja też nie. Albatrosowi się to spodoba. Tędy nie zejdziemy. Spróbujmy gdzieś indziej. Wyszedł nam świetny skrót. Może zjeżdżajmy dalej na tyłkach. Przed nami może być przepaść. Na mapie jej nie ma. Na mapie jej nie ma. Jedziemy? Ile przejechaliśmy? Jakieś 300 metrów. Moje spodnie są w ruinie.
Tylko chwilę. Muszę się zdrzemnąć. Chodźcie. Spaliście pół godziny. Co? Spaliście pół godziny. Panowie, witam na spotkaniu inauguracyjnym Komitetu Ratunkowego Królewskiej Ekspedycji Transantarktycznej. Która godzina? Około siódmej. Dokładnie. Która jest dokładnie? Siódma. Tuż przed. A co? Słuchajcie. Czego? Muszę coś z tym zrobić. Tu mogą być kobiety. Co? Nie mogę chodzić w rozdartych spodniach. Pomożesz? Nie ruszaj się. To dom szefa bazy. Czy to dom szefa bazy?
Hvem faen dere? Hva gjør dere her? Co tu robicie? Do you know me? Poznajesz mnie? My name. Nazywam się. Is Ernest Shackleton. Shackleton. We have. Straciliśmy statek. Ship. And come over. I przeszliśmy przez wyspę. Ernest Shackleton. My friend. Przyjacielu. I'm afraid that we smell. Pachnę nie najlepiej. To baza wielorybników. Wszyscy tu pachniemy nie najlepiej. Nie było nas bardzo długo. Kiedy skończyła się wojna? Wojna. Mój przyjacielu, wciąż trwa. Europa oszalała. Zabito miliony ludzi. Jeszcze nie było takiej wojny. Kto wygra? Ten, kto przeżyje do końca. Usiądźcie. Dziękuję. Muszę pożyczyć statek. Moi ludzie potrzebują pomocy. Usiądź. Jesteś bezpieczny. I twoi ludzie też będą niedługo bezpieczni. Masz aparat? Musimy zrobić zdjęcie. Nie przejmuj się tym. Odpocznij. Frank chciałby, żebyśmy zrobili zdjęcie. Gdzie jest Marston? Jak nie przyszedł, to nie je. Statek. Wszyscy żyjecie? Żyjemy, szefie. Wszyscy żyjemy. Sir Ernest Shackleton próbował dostać się na Wyspę Słoniową 4 razy na kolejnych statkach, zanim udało mu się dopłynąć tam 30 sierpnia 1916 roku. W 4 miesiące i 6 dni po tym, jak odpłynął na Jamesie Kercie. Holownik Jelcho nie nadawał się do wypraw ratunkowych, jednak udało mu się poprzez lód dotrzeć do plaży. Shackleton tak się obawiał, że statek ugrzęźnie w lodzie, że nawet nie zszedł na ląd. Załoga wytrwałości została powitana po królewsku w Punta Arenas. Shackleton napisał tego dnia do żony. Udało mi się. Mam w nosie admiralicję. Nikogo nie straciłem, ale przeszliśmy piekło. Wkrótce odpocznę w domu. Nie było czasu na odpoczynek. W ciągu 3 miesięcy większość członków załogi znalazła się na froncie. Shackleton wrócił na Antarktydę ostatni raz w 1922 roku.
Było z nim 8 członków załogi wytrwałości. Frank Wild, Worsley, dwaj lekarze, McElroy i Macklin, Hussey ze swoim banjo i Charlie Green jako kucharz. Shackleton umarł na atak serca, kiedy statek dopłynął do Georgii Południowej. Na życzenie jego żony Emily nie wrócił do Anglii, lecz został pochowany na cmentarzu w bazie wielorybników w Grytviken. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpili. Tekst Agata Diduszko-Zyglewska. Czytał Ireneusz Machnicki.